Cześć wszystkim, witajcie. Z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem wam powiedzieć, że ja rozumiem, że wczoraj mogliście się zawieść z Raspberry Pi, ale to był głupi eksperyment. To był głupi eksperyment. Już tłumaczę, po co robię takie głupie eksperymenty? Właśnie po to, żeby przetestować moc szczytową danego urządzenia. A w tym wypadku było to Raspberry Pi 4B. O co chodzi? Chodzi o to, że system operacyjny Linux Ubuntu 2310 Mantic Minotaur na samo działanie na Raspberry Pi pobiera 1,5 giga RAMu. A przypomnijmy się sobie, że moja wersja ma 2 giga RAMu. No. I chodzi o to, że tam zaszło parę problemów. Pierwszy problem to było to, że było za mało RAMu do działania. Więc powiem to śmiesznie, ale co chwilę system stawał okoniem. Ale procesor 64-bitowy ARM dawał radę. Muszę przyznać, że naprawdę Raspberry Pi szczytowo ładnie chodziło. No ale niestety, że było za mało RAMu. Karta pamięci SD też była wolna, bo to była stara Toshiba 32-gigowa sprzed 10 lat. Co kiedyś kosztowało w chuj pieniędzy. Ale szczerze, eksperyment się udał i wszystkie dane, które uzyskałem, pozwoliły mi zrobić symulację, która pozwoliła mi wyłonić, która karta pamięci będzie doskonała do Raspberry. Najlepszą kartą okazało się SanDisk. Ha, SanDisk, który ma transfer, odczyt na poziomie 100 megabitów na sekundę, a zapis na poziomie 60. To będzie wystarczyło w zupełności. 32-gigowy, ale tutaj powiem tak, postawię już system Raspberry Pi 32-bitowy, bo do tego, co będę potrzebował, to wystarczy mi to. Jak będę chciał postawić Ubuntu 2310, i tak będę kupował jeszcze jedno Raspberry Pi, które będzie miało 8 GB, to już będzie moje prywatne Raspberry Pi do działania, bo te, które obecnie mam, to będzie z tego zbudowany teleskop. Tak, to będzie teleskop. Będzie do Raspberry podłączona kamera, którą muszę jeszcze wybrać, taką dobrą kamerę, która będzie, jak się uda, ja nie mówię, że to będzie od razu, ale jak się uda, sprzęży się z teleskopem i będziecie, moi widzowie, na przykład mieli transmisję na żywo z obserwalności nocnego nieba. Obserwacji obserwalności nocnego nieba. No. A jak uda się jeszcze lepiej, to powiem wam szczerze, będą jeszcze lepsze cyrki. Ale wiecie, tu potrzeba pieniędzy. Ja też muszę zasuwać w robotach trochę, żeby zarobić odpowiednią sumę. Bo kamera, którą chcę kupić do Raspberry, kosztuje ponad 300-400 zł. I to już jest dobrej jakości kamera. To nie jestem chłam za 60 zł. No. Więc chodzi mi o to, że dane, które zebrałem, pozwoliły mi wiele wniosków wyciągnąć. A powiem szczerze, że ładowanie 64-bitowego systemu, który wpierdziela na samo dzień dobry 1,5 giga RAMu na coś, co ma tylko 2 giga, to jest niezły wyczyn, muszę powiedzieć. Jednak powiem wam szczerze, że szkoła informatyczna, którą skończyłem, była warta czegoś. Tutaj, jak jeden z użytkowników YouTube'a do mnie napisał, każdy potrafi to zrobić. No, jakoś nie, przyjacielu, jakoś nie. Jakoś nie każdy potrafi postawić system operacyjny na Raspberry, bo wiele, poczytaj sobie na forum komputerowym na Facebooku. Popatrz sobie na te ich porąbane posty. Jak naprawić taki błąd i tak dalej? Kurwa, wystarczyłoby nacisnąć F1, ale niektórzy nie potrafią. Może zacznij ich edukować, a nie kolego przypieprzać się do mnie. Pozdrawiam serdecznie.